Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze raz, druga próba dzisiaj. Miejmy nadzieję, że ta będzie skuteczna. Także webinarium jest nagrywane. Jeśli będą problemy, zakłócenia techniczne, to zachęcam do odtworzenia sobie tego fragmentu, a dla wszystkich nieobecnych prześlę właśnie linka, żebyście Państwo się podzielili. To ja zacznę no, niestety będę musiał te 3-4 pierwsze slajdy powtórzyć, żebyśmy, bo część z Państwa może nie słyszała, czy słyszała, więc ja te pierwsze 3-4 slajdy, żeby przedstawili się. Jestem, nadaję z Gdańska, nie przemieściłem się, także nadaję z Gdańska i kim jestem, co robię. Jestem trenerem myślenia krytycznego, zajmuję się edukacją od 14 lat. Nie jestem nauczycielem, ale zajmuję się edukacją od 14 lat. Poprzez właśnie promowanie różnego rodzaju wydarzeń związanych z nowoczesną edukacją. Ściągałem do Polski wielu różnych znanych brytyjskich edukatorów. Jestem wydawcą książek, programów, ale zawsze mnie interesowała generalnie nowoczesna edukacja, czyli jak moglibyśmy zmienić nauczanie, żeby ono było coraz bardziej skuteczne, też odchodzenia od tego modelu pruskiego, a właśnie dostosowanie się do dzisiejszej młodzieży, to za chwilę będę się mówił. Jestem też tutorem i jestem właśnie właścicielem szkoły, o której mówiłem. Tutorem, pracuję tutorem. Jestem związany z tutoringiem, ale właśnie dołączam narzędzia, które daje zupełnie inne. No nie ma co tutaj dużo lepszy efekt. Co Ci pokażę, to właśnie to omówienie edukacji wczoraj i dziś. O pokoleniu Y na pewno porozmawiamy, o tych kompetencjach właśnie na XXI wiek, no i o bezpośrednio myśleniu krytycznym i narzędziach. Trzy rzeczy są niezbędne, aby było w czym zakotwić myślenie krytyczne i narzędzia PLC. One po prostu są te kompetencje, jako myślenie krytyczne i same narzędzia, one właśnie bezpośrednio odnoszą do tych pierwszych trzech punktów. Z tego kontekstu byłoby ciężko sobie to wszystko połączyć. Więc jak już powiedziałem, webinar ma charakter informacyjny, a nie szkoleniowy, także zawsze stosuję go jako narzędzie, żeby przedstawić właśnie czy to jednej radzie pedagogicznej, czy kilkudziesięciu osobom, samo indywidualnie chcesz dowiedzieć więcej. Taki tak zwany po angielsku big picture, czyli ten duży obraz, żeby wiedzieć o co w ogóle chodzi i wtedy no, łatwiej podjąć decyzję, czy mnie to interesuje i chcę więcej, czy jednak temat jest dla mnie nieinteresujący, dziękuję i wtedy znajdę coś innego. Także temu służy właśnie to webinarium. A od razu powiem, że miałem już przypadki, gdzie w szkoły rada pedagogiczna zamawiała sobie cykl 3-4-5 spotkań takich webinaryjnych, gdzie sobie na każdym webinarium omawialiśmy konkretny materiał i rzeczywiście wtedy ma to charakter bardziej szkoleniowy. Więc taka opcja generalnie jest też możliwa. Jeśli by do Państwa interesowało, to oczywiście będę prosił o kontakt później. I tutaj się nam dzisiaj w południu zacięło, więc ja powtórzę ten slajd, czyli żeby zmienić, zachęcić osoby do uczestniczenia w zmianie, żeby ta atmosfera wokół nowej zmiany była dobra, to zgodnie ze sztuką dobrego zarządzania osobami trzeba wskazać trzy rzeczy, trzeba zrobić ja jako osoba odpowiedzialna za zmianę, zarządzanie zmianą, powinienem pilnować się, żeby zrobić, przygotować trzy rzeczy. Pierwsza to właśnie pokazać Państwu wyraźny powód, dlaczego w ogóle zmiana. I ponawiam pytanie sprzed kilku godzin, żebyśmy dobrze to zrozumieli. Czy Ministerstwo Edukacji, czy Pani Minister dobrze wyjaśniła powód wprowadzenia zmiany reformy edukacji? To jest pytanie już do Państwa, to nie jest pytanie retoryczne. Proszę napisać tak, nie, nie wiem, albo coś innego. Ale to też chodzi o to, żebym ja właśnie widział, że Państwo słuchacie, że możecie pisać, możecie pytać. To ja pytam Was. Czy według Was Ministerstwo przedstawiło wyraźny powód do wprowadzenia zmian? Reforma edukacji ma została poparta, o którym wyjaśnili. Teraz czekam na wiadomość, bo to mi pokaże, że Państwo jesteście. To moja informacja do Was dociera.
Proszę, żeby coś, cokolwiek napisać. Moim zdaniem nie podał ważnego powodu. Dziękuję pani Sylwio. Proszę o zapisanie pytania. Aha. Rozumiem, że jest tak źle z głosem, że państwo nie rozumiecie, nie słyszycie pytania. Ten podał. Takie jest moje pytanie, ale nie ono ma służyć, tutaj nie będziemy oczywiście uprawiać polityki, tylko ten element właśnie tworzenia dobrej atmosfery zmiany. Ten temat tworzenia atmosfery zmiany, to też oczywiście dotyczy, że możecie Państwo, moim zdaniem nie, dziękuję. To jest też taki dobry element dla Państwa, możecie sobie ten slajd i kolejne te dwie, trzy rzeczy, że trzy rzeczy są nam potrzebne, żeby była dobra atmosfera, to możecie też to oczywiście stosować w tej klasie, w pracy z uczniami, tak? To jest wszędzie, ludzie potrzebują tych trzech warunków, aby mieli przynajmniej dobry nastrój wokół zmiany, albo jeśli czegoś zabraknie, to tej dobrej atmosfery nie ma. Więc uprośćmy na razie, że z tego, bo jak zadaję to pytanie, to nie słyszałem jeszcze odpowiedzi pozytywnej, że ministerstwo podało wyraźny powód, więc ja spróbuję tego błędu nie zrobić. Teraz ta pierwsza część prezentacji to właśnie powód, dlaczego w ogóle powinniśmy robić zmianę w edukacji. Musimy się cofnąć o 20 lat. I tutaj ja od razu powiem w tej części, dla potrzeb webinarium, dla potrzeb całego tematu, ja muszę dokonać pewnego rodzaju uogólnień, uproszczeń i no może momentami przejazd krawienia, ale po to, żebyśmy mieli podobne zrozumienie, dlaczego ta potrzebna zmiana. Bardzo wyraźnie chcę tutaj zaznaczyć, że w slajdach, które zaraz będę pokazywał, nie ma elementu krytyki nauczycieli jako osób pracujących, tylko systemu. System został stworzony 200 lat temu na ziemiach pruskich i rolą wtedy tamtejszej szkoły, tamtego systemu było przygotowanie ogólnie pracownika do pracy w fabryce. To był czas jeszcze międzywojenny, także też drugim elementem, celem tej powszechnej edukacji było to, żeby mieć dobrze wykwalifikowanych, zdyscyplinowanych, lojalnych żołnierzy. Bo do tej pory był tylko taki zaciąg chłopów i to wiadomo, że nie za bardzo to działało. Więc wprowadzenie dzieci dorosłych w powszechny system edukacji, pewną maszynkę, w pewien proces spowodował, że rzeczywiście łatwiej będzie takimi ludźmi zarządzać po czasie wojny, a poza wojną właśnie mogą na ich dobrze wprowadzić do fabryki, będą skutecznie działać. Zobaczmy. Jak wyglądały, powiedzmy, jak spojrzymy na klasę, na szkołę, to właściwie mamy dokładnie to samo. Że celem było maksymalnie spowodować, że ten system edukacyjny będzie efektywnie produkował dobrego, posłusznego pracownika, który przede wszystkim bardzo efektywnie, czyli szybko, bez jakichś dużych turbulencji, przejdzie ze szkoły do fabryki. I fabryki, powiedzmy, jak spojrzymy za okno przez ostatnie 200 lat, no to zmieniły się chyba bardzo. Zwłaszcza, że powiedzmy ostatnie 20 lat to jest moment, kiedy fabryki, powiedzmy, z naszych widoków, z naszych okien zniknęły. Tak? Część większych fabryk spadła, druga część po prostu przeniosła z okien. I tak naprawdę fabryki z naszego codziennego patrzenia na świat zniknęły, a jeśli już to nas rzeczywiście wyglądają zupełnie inaczej, są nowoczesne. A zobaczmy, jak z kolei przez ostatnie 200 lat zmieniła się szkoła, zmieniła się klasa. Są jakieś zmiany. Tak, tutaj mamy kolejne, powiedzmy tak, co 40 lat. Czy coś się zmieniło, jeśli chodzi o układ? Jak Państwo domyślacie i jak na pewno znacie swoją codzienność szkolną, to ten układ się po prostu nie zmieni. Tak? I zaraz to sprecyzuję, co to znaczy, że układ organizacyjny się nie zmieni. Ale to za sekundkę, tak? Także generalnie chodzi o to, że szkoła przez ostatnie 10 lat organizacyjnej się nie zmieniła, a zaraz to doprecyzuję. Ale muszę teraz jeszcze przeskoczyć na chwilę do tego właśnie 1856 roku, kiedy ten system został stworzony, jakie kompetencje wtedy były potrzebne w tamtych czasach, do tamtych fabryk, czy ewentualnie do wojska. Tak jak gdzieś powiedziałem, już te słowa użyłem, lojalność, dyscyplina, posłuszeństwo, świadome wykonywanie poleceń, tak, nie myśl, zrób. Tak, to
to były kompetencje, które były absolutnie niezbędne na tamten czas i trzeba było je wykształcić, żeby wszystko to funkcjonowało. Pytanie takie, tylko nie wiem, czy Państwo będziecie w stanie mi odpowiedzieć, czy napisać, czy te kompetencje, jak patrzycie na nie, one z dzisiejszej szkoły, szkoły z XXI wieku, one są kompletnie, ich nie ma, z dawno nikt ich nie widział, nie słyszał, czy jednak w jakiś sposób te kompetencje są nadal w szkole obecne, może rozwijane? Na pewno nie w kontekście, że świadomie rozwijane, ale czy te kompetencje z drugiej strony całkowicie zostały usunięte z szkoły, z systemu? Czy jednak te kompetencje nadal funkcjonują? Mogą Państwo na to dać swoją odpowiedź? Jakie jest Wasze zdanie? Nie wiem, czy Państwo żeście widzieli moje pytanie. To moje pytanie, czy ktoś może odpowiedzieć? To bardzo też trudno przejść, znaczy różnice w czasie. Mają Państwo dużo opóźnienia. Szkole te kompetencje. Ja tutaj muszę oczywiście dokonać naprawdę dużego skrótu, może nie myślowego, oczywiście Państwo zostaną, ale normalnie podczas szkolenia na żywo byśmy sobie więcej podyskutowali. Jaki wniosek z tych powiedzmy zawsze dyskusji, które prowadzimy? Jest taki, że właściwie poprzez swoją organizację, szkoła, która została zorganizowana 200 lat temu, podział na przedmioty, rola nauczyciela, rola ucznia, za chwilę powiem, to te kompetencje były rozwijane. I teraz tak naprawdę szkoła jako organizacja się niewiele zmieniła. Więc tak jak w każdej organizacji, nie wiem, jak pójdziemy do banku, jak pójdziemy, nie wiem, do urzędu skarbowego, jak pójdziemy do korporacji, to jest zapewne, że Państwo wyczujecie, jaka jest kultura organizacyjna w tej firmie, w tej organizacji. W tym momencie właśnie w naszych szkołach, tradycyjnych szkołach, to jest pewna kultura. Ona jest właśnie w fundamentach i poprzez organizację, jak poprzez pewne procedury, procesy, jak one funkcjonują w organizacji szkoły, to te kompetencje są właściwie nieświadomie, ale cały czas rozwijane. Na pewno w żadnych materiałach na XXI wiek nie znajdziemy tych kompetencji, że je trzeba rozwijać, a tak naprawdę jesteśmy w budynku szkoły, który jest właśnie sprzed 20 lat, a tam wszystko jest tak samo zorganizowane, więc te kompetencje gdzieś nadal są obecne. Nie są świadomie rozwijane, ale poprzez organizację szkoły dziecko właściwie musi je rozwinąć, żeby funkcjonować w miarę z sukcesem, nie narazić się na problemy, na krytykę itd., itd. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest bardzo ważne w kontekście oczywiście całej zmiany i w ogóle oczekiwań edukacji, oczekiwań świata na to, co powinna szkoła robić. Także musimy najpierw spojrzeć, co było robione i jak to jest osadzone powiedzmy, w dzisiejszym. Ostatni punkt tutaj, że właśnie ten system nie był absolutnie nastawiony na indywidualność. Mówię o tym pruskim systemie. Tam nigdy nie chodziło o to, żeby tam jedno dziecko odkryć, znaleźć, tylko to chodziło zawsze o masę. Także, przepraszam, tutaj dostałem Państwa SMS-y, ale to nie było tak ważne. Więc ten system uśredniał. Wszyscy mieli być mniej więcej równi i trzeba było tą 1000 czy 10 czy 100 podobnie zarządzać. Jaki był skutek uboczny tego funkcjonowania, jeśli chodzi o na podejście do edukacji? Myślę, że znacie Państwo ten rysunek. Także właśnie każde dziecko z osobna, tak, idąc, jest dobre w czymś, ale system poprzez jego swoją organizację i to, co jest mierzone, powodował, że właściwie, czy powoduje do dzisiaj, że żadne z tych dzieci nie ma szansy pełnego sukcesu edukacyjnego. Właściwie nie ma szans, żeby osiągnąć pełny sukces edukacyjny, czy to w tej wersji poznawczej, czy przede wszystkim też emocjonalnej. Więc właściwie nikogo to nie obchodzi, mają wszyscy mają wszyscy napisać jeden test, który jest prezentem tak samo i jakoś was uśrednili. Tak? Także to cały czas funkcjonuje takie uśrednienie i patrzenie bardziej na masę, a nie na jednostki. Wydaje mi się, słyszę, że szkoła zero pustki już przestała działać, tak naprawdę ona działa nadal bardzo skutecznie. W sensie działa, bo codziennie 600 tysięcy nauczycieli w Polsce idzie do pracy i ileś milionów dzieci. I tak
ale ten system jest taki sam na całym świecie. Tak, także od 200 lat system jako szkoła, jako system działa bardzo skutecznie. Pytanie jest tylko, czy on jest nadal efektywny, czyli to, co wrzucimy do szkoły, czy rzeczywiście wychodzi nam przygotowany do świata XXI wieku, otwarty, kompetentny absolwent, czy nie do końca właśnie, że szkoła no, odstaje, te się rozwierają, właściwie szkoła tworzy coś nadal tak samo, a świat i tak krzyczymy, chcemy czegoś innego. Czy to jest do dyskusji? Co mam tutaj, powiedziałem, że powiem jeszcze odnośnie tej organizacji. Co mam na myśli, że szkoła polska działa nadal? Organizacja szkoły, lekcji, klas działa w takiej samej formie jak 200 lat temu. Z dużym opuszczaniem, ale generalnie jest to samo. Kształcone kompetencje, jak powiedziałem, w pewnym kulturze organizacji szkoły te kompetencje przed 200 lat są takie same. Może to tutaj dokładamy kompetencje kluczowe, wszystko co tam no, próbujemy zmieniać i tworzyć coś nowego. Ale w samym budynku, jeśli tak można powiedzieć, te kompetencje właśnie posłuszeństwa, dyscypliny są nadal rozwijane. Rola nauczyciela taka sama jak 200 lat temu. W jakim sensie? Podawcy informacji. To ja was nauczę. Rola ucznia taka sama jak 200 lat temu, czyli biernego słuchacza. To ja poczekam, aż mnie pani nauczy. I doszły testy, czyli coś, co utrzymuje ten system jeszcze bardziej w niezmienionej formie. Wszyscy według pewnego klucza mierzani, nie ma miejsca tutaj na odchylenie. W sensie szkoła polska działa nadal. Też państwo znacie. To nie jest krytyka, choć pewno tutaj jest nauczyciel i jakby w tym kierunku mówię tutaj o kształtowaniu, czyli gdzieś się pojawiają nauczyciele, ale państwo jesteście elementem systemu. To wy dostajecie z góry wytyczne, jak nauczać, czego nauczać, jaka jest podstawa programowa. Teraz no, dostajemy na przyszły rok, dobra zmiana powoduje, że będzie tam jeszcze bardziej więcej ograniczeń, coraz mniej jest autonomii nauczyciela. No i wszyscy mamy być przygotowani pod stawień jeden test. Chciałem tutaj jeszcze odnośnie, kończąc ten wątek edukacji, no, nazwijmy jej roboczo-pruskiej, ona też ma taką właśnie nazwę edukacja transmisyjna i ją najlepiej przedstawić w formie 5 rysunków. Może część Państwa już widziała, także tu jeden obraz wart 1000 słów. To jest na tablicy, no i zadanie. Nauczyciel przedmiotowy, no dla niego oczywiście to zadanie jest dziecko nieproste, bo robi już je od 10-15 lat. Co widzi uczeń? W dużym aspekcie coś takiego. Co uczeń zapamięta? Niewiele. Co będzie na teście? Sprawdzenie na teście będzie no właśnie też coś bardzo, bardzo trudnego, niezrozumiałego. To tak w formie troszkę pewnego oczywiście żartu, ale no, trochę taki śmiech przez łzy. I to te rysunki nie służą temu, żeby skrytykować nauczyciela. Tutaj Państwo się szkolicie, edukujecie, rozwijacie, dajecie dużo serca, dużo pasji, dużo chęci, żeby dzieciom dać jak najwięcej rzeczywiście tej treści, wiedzy, mądrości. Tylko efekt jest po prostu coraz gorszy. To nie jest Państwa wina, tak? To jest przede wszystkim, jeśli chodzi o zmianę podejścia. Pani się ze mną śmiała, to dobrze. Widzę, że jest dystans i poczucie humoru, dziękuję. Tu chodzi o to, że Państwo macie tak naprawdę, albo macie coraz mniejsze szanse być efektywnym w takim sposobie nauczania. Z dużym uproszczeniem już muszę przejść do takiego no, podsumowania, że już dobrze dzisiaj wiemy, jak się człowiek uczy. Każdy uczy się inaczej. Każdy potrzebuje innych warunków. Państwo stojący przy tablicy, mający klasę, nie wiem, 25 uczniów, macie szansę trafić swoim sposobem nauczania jednego, może dwóch dzieci. Pozostała 23, 24 nie ma szans, nauczyciel podejrzany. Może nie podejrzany. Uczestniczący w procesie, uczestniczący w zbrodni, ale nieświadomie. Państwo nie macie po prostu szans trafić do tych wszystkich uczniów, tak? Także pomimo dobrego serca i dobrego przygotowania, po prostu wiemy, że ten sposób nauczania, zwłaszcza dzisiejszego pokolenia obrazkowego, jest po prostu bardzo, bardzo nieskuteczny. Przejdźmy dalej. Teraz to zostawmy element właśnie świata tego edukacji sprzed 200 lat.
modelu, a teraz przeskoczmy na chwilę do naszej rzeczywistości poza murami szkoły. Co tu się zmieniło? Oczywiście zmieniło się wszystko, po prostu wszystko. Tak, gwoli wyjaśnienia czy przypomnienia, tak cywilizacja ludzka się rozwija i mamy, powiedzmy się mówi o tych trzech fazach, trzech erach. Najpierw była faza agrarna, wszyscy pracowali, wyprodukować jedzenie. To się zmieniło pewnego dnia, kiedy James Watt wymyślił maszynę parową i rozpoczęła się era industrialna. I tak naprawdę niewiele nadal osób wie, że już powiedzmy osoby, które się zajmują takimi rzeczami, socjolodzy, zdefiniowali, że już od 20 ponad lat jesteśmy w trzeciej fazie właśnie informacyjnej, opartej na informacji, na wiedzy związanej oczywiście z internetem. Od 1995 roku, od momentu, kiedy internet został uwolniony, świat się całkowicie zmienił. Nasz sposób życia, nasz sposób pracy, nasz sposób związków, relacji, funkcjonowania, podróżowania, wszystko, absolutnie wszystko się zmieniło, a to zaledwie 20 lat tej rewolucji. Zobacząc na 150-180 lat funkcjonowania, to my jesteśmy naprawdę dopiero na samym początku. Tylko, że ten, może nie przez to, ale jesteśmy świadomi, że to się wszystko tak szybko, dynamicznie zmienia, to oczywiście powstaje pytanie tutaj duże, bardzo trudne, do czego powinniśmy uczyć, skoro wiemy, że to się wszystko tak dezaktualizuje. Spójrzmy tak na ten świat nasz wirtualny. Po prostu wszystko jest teraz związane z internetem. Co dzieje się w minuty w internecie? Tysiące, miliony, a bardziej miliardy bitów informacji, które cały czas się zmieniają, cały czas przyspieszają. Z tego więcej, 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 więcej. W tym momencie jak no, każda informacja po prostu bardzo szybko się dezaktualizuje i pytanie jest, czy rzeczywiście jest nadal sens kładzenia całego nacisku, jeśli chodzi o edukowanie dzieci, na wyedukowanie, nauczenie ich informacji, wiedzy. Czy to jest ten kierunek nadal potrzebny? To, co się jeszcze bardzo zmieniło, to oczywiście element, żyjemy teraz już w globalnej wiosce. Kiedyś, nie wiem, w latach 80., 90., jak się kończyło szkoły, no to powiedzmy konkurowaliśmy, nie wiem, może między sobą. Koledzy tak z jednego bloku, z jednej klasy mogli sobie konkurować ze sobą. Teraz dzisiejszy absolwent konkuruje z całym światem. Może najbardziej z Chinami, ale też bardzo mocno z Ameryką Południową, oczywiście z całą Europą. Także trzeba być przygotowanym dużo, dużo, dużo lepiej, efektywniej, nowocześniej do rynku pracy, niż to było 20-30 lat temu. Kiedyś by się zaznaczała specjalizacja w zawodzie i właściwie można było pracować całe życie. Dzisiaj jakich zawodów uczyć, na ile to starczy, nic tego nie wiem. Absolutnie nic tego nie wiem. Więc pytanie, jakie dzisiaj kompetencje chcą pracodawcy? Jest wiele różnych zestawień i to jest taka moja mapa myśli, którą robię do pewnego podsumowania to, co widzę, się pojawia najczęściej. Tak? Bo znajdziecie Państwo, że dwie, trzy kompetencje nie będzie albo będą, ale są te, które się najbardziej najczęściej powtarzają. Najczęściej się powtarza i to w pierwszej trójce zawsze jest myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów. To za chwilę oczywiście wyjaśnię ten pojęcie myślenia krytycznego, ale te dwie kompetencje są zawsze w pierwszych dwóch częściach, tylko się zmieniają kolejność. Co jeszcze mamy? Praca zespołowa, inicjatywa, mobilność, otwarte na nowe wyzwania, samodzielność powiązana z odpowiedzialnością. Tak? Więc to są takie elementy, które praca projektowa tutaj, przepraszam, to jest praca projektowa, tak, czyli właśnie już nie pracujemy dla stanowiska pracy, dla jakiejś, nie wiem, funkcji, tylko na pewno już Państwo to słyszeli, w jednoczesnych firmach zespoły ludzkie się zbierają nad projektem, muszą go wyprodukować, skończyć i się rozwijają i tworzą kompletnie nowe projekty. Tutaj się pojawia też umiejętność komunikacji, właśnie pracy zespołowej, wyznaczania, przeznaczania sobie celów, no i wszystkim właśnie myślenia krytycznego, aby te problemy zrozumieć i dobrze rozwiązać. Że to są to, co chcą pracodawcy. A tam gdzieś dlatego wcześniej już tam są gdzieś w kulturze szkoły jako kompetencje rozwijane. No i bardzo ważny element, który jest kolejnym czynnikiem środowiska, które się zmieniło, no to właśnie nasze to pokolenie YZ, czyli uczniów, którzy są w Państwa szkole. Tutaj pokażę to sobie
Planujcie takie najważniejsze postawy, to co się najczęściej rzuca w oczy, jacy oni są. Takie dwa słowa, to pokolenie YZ, to jest kultura amerykańska, jest zaczerpnięte, ale obowiązuje właściwie na całym świecie, w Polsce też. Pokolenie Y w Polsce to są dzieci urodzone po 1995 roku, czyli dzisiejsi 20-22-latkowie, czyli powiedzmy studenci. A pokolenie Z to są pokolenie, które jest urodzone po 2000 roku. Pokolenie Z, czyli wszystkie dzieci urodzone po 2000 roku. Oba te pokolenia też łączy to, że to są dzieci urodzone w czasach internetu. Nie wiedzą, jak wyglądał świat przed internetem. Tak więc to powoduje ogromne różnice kulturowe między naszym pokoleniem, a takim pokoleniem właśnie Y/Z. Oni inaczej funkcjonują, inaczej myślą, tak jak widać, mają zupełnie inne postawy do siebie, do rówieśników, do autorytetów, w sensie do starszych osób. Są zupełnie inne postawy. Na pewno to, co można tutaj podsumować, nie można tego oceniać w kategoriach, że oni są lepsi, gorsi, tylko tacy są. I starać się raczej pracować na ich mocnych stronach, dawać sobie sprawę o słabości i pracować, żeby te zagrożenia przeszły na stronę szans. Tutaj się chyba na chwilę zatrzymam, żeby mieć pewność, że Państwo są nadal ze mną. Czy do tej pory wszystko, co mówię, czy jest jasne dla Państwa, czy nie słyszycie? Tutaj zrobię pauzę i od Państwa jakiegoś feedbacku. Czy materiał o pokoleniu YZ jest dla Państwa zrozumiały? Tak. Dziękuję Pani Sylwio. W międzyczasie. Tak, okej, okay, super, teraz ruszyło. Tylko zapytam technicznie, czy głos się może poprawił i fonia się poprawiła? Słychać mnie wyraźnie? Bo na pewno widzę, że mamy różnicę, przesunięcie w czasie, jakieś dobre 15-20 sekund. Ale to nie przeszkadza. Niestety nie. Czasami przerywa. Okej, okay. Nie. No dobrze. Jesteśmy w połowie, tak już nie będę przerywał, także nagrywam cały czas, więc to, co dla Państwa będzie jakoś najważniejsze, tego, co właśnie nie udało się złapać, a był ten dla Was element ważny, to oczywiście sobie powinniście odsłuchać. Dobrze, to jedziemy dalej. Ja zadaję takie pytanie podczas szkoleń, gdzie mam oczywiście na żywo spotkania z nauczycielami. Zadaję pytanie po pokoleniu Y, kiedy sobie też mówimy, jakie problemy Państwo widzicie z uczniami na swoim przedmiocie. I to jest lista problemów, zachowań, które nauczycieli frustrują, irytują, które czują się gdzieś tam bezsilni. Dlaczego o to pytam? Dlatego, żeby pokazać wszystkim nauczycielom, z którymi pracuję podczas takich warsztatów szkoleń, bo ta lista, obojętnie czy jestem w dużym mieście, czy w małej mieścinie, czy jestem na północy Polski, czy na wschodzie, czy na zachodzie, ta lista jest zawsze taka sama. Tak, oczywiście kolejność będzie różna, ale postawy są dokładnie zapisywane takie same. Co to oznacza? To oznacza, że to nie jest wina nauczyciela. Gdyby tutaj była to wina nauczyciela, to tak naprawdę u jednego by się pojawiło pierwsze pięć, a drugie pięć, a drugiego zupełnie coś innego by się pojawiło. Nie byłoby można tego podsumować, że to są te same złe zachowania. Więc tak naprawdę jest to właśnie tutaj symptom dużo większego problemu zachowań złych zachowań dzieci na powiedzmy bezsilność ich w stosunku do szkoły. Także to są reakcje dzieci na to, że czują się bezsilne, tak? One muszą chodzić do szkoły, ale w tej szkole się czują coraz mniej szczęśliwe. Zadaję też pytanie nauczycielom, co mogą mówić uczniowie o waszych lekcjach i nauczyciela. Też tutaj akurat nauczyciele bardzo z dobrym dystansem, ale też taką szczerością mówią, że na pewno mówią, że lekcje są inne. Że po co mi to? Że naprawdę to nie sprawiedli. Tak, także to są takie też teksty, które właściwie zawsze się pojawiają, czyli ten sam znów symptom pewnego problemu. Więc moje trzecie pytanie do nauczycieli jest, co mogą mówić wasi uczniowie, kiedy lekcja im się podoba? Kiedy widzieliście w oczach, w ich zachowaniu, że oni są naprawdę szczęśliwi, kiedy wychodzą z lekcji i wtedy mówią, dzisiaj było fajnie, bo. I tutaj nauczyciele, nie wiem, to pytanie zadaję uczniom,
Oni tutaj jest bardzo duża zgodność, że najczęściej jest właśnie słyszymy, że tutaj można to podsumować w dwóch, trzech różnych aspektach, że przede wszystkim musimy coś robić, robić coś innego. Nauczyciel powinien pracować inaczej z nami i do nas się dostosować, czyli robić to, co my lubimy, dać nam wpływ, dać nam możliwość wyboru i dać nam możliwość też dochodzenia samodzielnie do wniosków. Tutaj zachęcam Państwa, żebyście sobie do tego gdzieś tam wrócili i sobie przejrzeli tą listę, bo tak naprawdę jest to idealna odpowiedź ze strony uczniów, co zrobić, aby lekcja była ciekawa, fajna, w której oni będą zaangażowani, w której oni będą zmotywowani, którą oni zapamiętają i będą mówić, że to była fajna lekcja. Także sobie do tego wracajcie nieraz. I tutaj już podsumowując ten wątek pokolenia Y, pierwszego i powiedzmy szkoły tradycyjnej, no to ja to definiuję jako pewien konflikt już nawet filozofii. Poza tym internetem, za ich światem są konkretne wartości, które oni wyznają, które są wokół nich cały czas. Za szkołą, tym modelem pruskim zwłaszcza, nie za nauczycielem, tylko szkołą jako tym modelu pruskim, też stoją pewne wartości związane właśnie z takim z rolą nauczyciela, z takim podejściem hierarchicznym, tak, i tym, że jaka jest rola na ucznia, czyli generalnie biorcy, i dla ciebie tutaj nie ma miejsca, żebyś to ty tworzył wiedzę, ty raczej masz przyjmować to, co my ci damy. Więc to są sytuacje, w których dwie strony tak naprawdę tracą. To jest przegrany, przegrany. Tutaj nikt nie wygrywa i teraz pytanie, czy kontynuować to, no jest takim pytaniem retorycznym. Mam nadzieję, że to, że Państwo jesteście dzisiaj na tym webinarium, to raczej też dochodzicie do wniosku, że to nie ma sensu kontynuować tej ścieżki takiej wojennej. Kończąc tą pierwszą część, także dziś pan Pręski już dość dawno powiedział, że dzisiejsi uczniowie właśnie nie są tymi ludźmi, na których cały system był zaprojektowany. Tak, on był zaprojektowany dobrze, na tamte czasy był doskonały, ale dzisiaj mamy już zupełnie inne dzieci, zupełnie inny świat, więc to się całkowicie zaczyna rozejrzeć. Tutaj skończyłem ten pierwszy część, czyli powód zmiany. Mam nadzieję, że dałem Państwu, wyjaśniłem, dlaczego edukacja powinna się zmienić. I tak szybko się zapytam, czy podałem wyraźny powód, że szkoła powinna się zmieniać? W dużym ogólnieniu, w dużym uproszczeniu, ale jestem pewny, że Państwo z tego tematu sobie zdajecie bardzo dobrze sprawę. O nim się już mówi coraz częściej, coraz więcej. Także ten hasło Szkoła Pruska już coraz bardziej jest powszechny. W polskich konferencjach, szkoleniach nauczyciele rzeczywiście są świadomi, że to jest no, stary model, który po prostu przestaje być efektywny. Państwa żadnej odpowiedzi. Mój powód, który w sposób wyjaśnienia był, jest dla Państwa zrozumiały. Ta część jest dla Państwa zrozumiała? Czy tutaj macie może jakieś wątpliwości? Albo może się nie zgadzacie, bo to też jest możliwe. Tak. Dziękuję. Też. Dziękuję. To musimy, to muszę iść do przodu. Czyli teraz pokażę. Jest. Dziękuję Pani Kasiu. Tak, dziękuję Pani Aldono. Także teraz pokażę wyraźny obraz, czyli drugi element tego tworzenia dobrej zmiany, to jest wyraźny obraz przyszłości. Teraz, bo naprawdę nam ciężko z tą komunikacją, już nie będę pytał o Ministerstwo Edukacji, tylko kiedy ja zadaję pytanie na szkoleniu na żywo, to samo, czyli obraz, czy ministerstwo podało wyraźny obraz przyszłości, to właściwie zawsze taka sama odpowiedź ze strony nauczycieli. Mamy w tej chwili wyraźny obraz przeszłości. Wracamy do edukacji sprzed 20 lat, a niektórzy specjaliści po obejrzeniu podstaw programowych mówią, że prawdopodobnie nawet się cofniemy o jakieś 40-50 lat. Jest to ciekawa propozycja ze strony MEN, że w tym miejscu powinniśmy podać obraz przyszłości, a dostajemy raczej obraz przeszłości. Ok, dobrze, ja Państwu pokażę obraz przyszłości. Co to może być? Tutaj w tym obrazie przyszłości, kiedy tutaj zadawałem pytania takie retoryczne, jakie kompetencje kształcić właśnie w tym XXI wieku, skoro ta informacja się tak szybko dezaktualizuje, to praktycznie wszyscy i wszędzie i wszyscy mówią to samo, że powinniśmy oczywiście kształcić kompetencje, przede wszystkim uczenia się, myślenia, bo tylko w ten sposób dziecko, które będzie potrafiło właśnie myśleć, uczyć się, będzie w stanie szybko zmieniać zawody, zmieniać
krytyczne, to jest ten kierunek. Więc teraz dwa, trzy słowa szybciutko o co to jest to myślenie krytyczne. Niestety, czy stety, zawsze staram się to wytłumaczyć, bo w Polsce nawet to myślenie krytyczne, czy bardziej słowo krytyczne, jest najczęściej się kojarzy ludziom z krytykowaniem. A jak się Państwo domyślacie albo wiecie, myślenie krytyczne nie ma nic wspólnego z krytykowaniem. Co to jest? Przede wszystkim sprawdzam fakty. Szukam źródła. Potrafi odróżniać fakty od opinii. Tak? To jest bardzo trudne. Większość dorosłych na pewno ma ogromne problemy. Dzieci w tym momencie też. Umiemy tworzyć logiczne powiązania między tymi informacjami. Umiemy przewidywać pewne konsekwencje. Jeśli potrafimy tworzyć logiczne powiązania, to z kolei wpłynie właśnie na umiejętność przewidywania konsekwencji. Przetwarzanie informacji. To oczywiście związane to jest z faktów i przetwarzanie informacji. Tworzenie hipotez, analiz, cała ta dekonstrukcja i konstrukcja na nowo. I bardzo ważne dwa elementy, które najczęściej się ich nie bierze pod uwagę, kiedy się definiuje myślenie krytyczne, to umiejętność kwestionowania oczywistości. Czyli wprowadzenie pewnej kultury. A czemu tak robimy? To żeby nie odpowiadać, bo od zawsze tak robimy. Tylko skoro robiliśmy coś przez x lat, to może po prostu można dzisiaj to zrobić dużo szybciej, po prostu lepiej. I taki bym powiedział, jak to nazywam roboczo, wyższy stopień myślenia krytycznego, to umiejętność kwestionowania samego siebie. To jest najtrudniejsze, ale tak naprawdę, jeśli wejdziemy w umiejętność tego krytykowania, nie krytykowania, kwestionowania samego siebie, to jest element właśnie do największego rozwoju. My zawsze oczywiście z swojej perspektywy wydaje nam się, że my widzimy, słyszymy, rozumiemy prawdę. Jesteśmy jej najbliżej. To jest oczywiście błędne założenie i trzeba tutaj samemu stworzyć lustro i powiedzieć, mylę się. Gdzie popełniłem błąd? I bardzo ważny element to umiejętność rozpoznawania swoich emocji, uczuć, potrzeb. To jest też bardzo często wątek kompletnie niełączony z myśleniem krytycznym. Najczęściej się myślenie krytyczne kojarzy z czymś takim chłodną, zimną analizą logiczną, ale tak naprawdę dzisiaj też doskonale już wiemy, że właśnie wszystko, co robimy, jest powiązane z emocjami. Nasze uczenie się jest powiązane z emocjami. Jeśli nie mamy dobrego stanu emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, wsparcia, to tak naprawdę się po prostu nie uczymy. Więc ważne jest, żeby uczeń potrafił po prostu zdiagnozować swój stan emocjonalny. Jestem w stanie emocjonalnym, który jest dobry do uczenia się, czy absolutnie nie. To samo do nauczyciela, który musi nauczyć. Czyli jest w takim stanie, że rzeczywiście jego nauczanie będzie dobre, przyjazne, skuteczne. Jest dużo, dużo, dużo pracy z emocjami. To jest pokrótce, co to jest myślenie krytyczne. Nie ma jednej definicji, znajdziecie ich Państwo wiele, kilkanaście, czyli 20 wręcz. Prosta taka definicja, zatrzymaj się i pomyśl. Stop and think. Zatrzymaj się i pomyśl. Jest bodziec, jest reakcja, a między tym bodźcem i reakcją jest ogromna przestrzeń tak naprawdę wolności wyboru, gdzie właśnie myślę, patrzę, co się wydarzyło, skąd ten bodziec, jakie są fakty, jakie są intencje i co mam zrobić, aby po prostu dobrze właśnie to się skończyło. Także zatrzymaj się i pomyśl, szukaj informacji. Zrozum jak najwięcej, co się wydarzyło. To już trochę przewinę, to Państwo, bo to już patrzę na zegarek, że troszeczkę mamy przez problemy techniczne opóźnienie. Więc obraz przyszłości, czyli wykreowanie, czy no, umiejętność szkoła, czy uczeń, przepraszam, nauczyciel przede wszystkim pracujący w swojej klasie, a jeśli dowierzę, że to będzie cała kadra i będzie cała szkoła, to oczywiście idealnie, uczymy myślenia krytycznego. Jakby naszym celem jest stworzenie naszego absolwenta, który będzie wychodził ze szkoły, że jest to absolwent, który właśnie ma te kompetencje myślenia krytycznego. Więc zostaje nam trzeci plan, trzeci warunek, przepraszam, późna pora, jeśli zaczynam plątać. Trzeci warunek, aby zmiana była dobra, atmosfera wokół tej zmiany, to teraz jak to zrobić? Wiemy, że trzeba się zmieniać, już wiemy, w jakim kierunku mamy się zmieniać. To oczywiście pytanie teraz, ale jak? Jaka jest propozycja, jaka jest odpowiedź? To większość edukatorów na całym świecie mówi właściwie to samo, tym samym językiem, czyli przede wszystkim zmiana postawy, zmiana roli nauczyciela. On nie ma zniknąć, bo często nauczyciele tak interpretują,
on ma zmienić swoją rolę. Od tą właśnie osoby podawczej, było widać przy tym po edukacji transmisyjnej, to się skończyło, uczeń zrobi, zdobędzie informacje w ciągu 2 sekund na podstawie swojego kciuka i telefonu. Także informacje, dzisiaj już nauczyciel nie musi podawać informacji, szkoda czasu. Bo też informacje poda nieefektywnie, błędnie, nudno, nieciekawie dla tego dzisiejszego pokolenia. Oni sami mogą zdobywać informacje. A to, co teraz powinno się zmienić, to to, że przenosimy odpowiedzialność za proces uczenia się na barki ucznia. Czyli to uczeń uczy się i on jest za to odpowiedzialny, a nauczyciel go wspiera, nauczyciel jest moderatorem. I tutaj pokażę Państwu zdjęcie, które jest z mojej szkoły z Gdańska, gdzie ono no właśnie doskonale pokazuje proces, co tu się tak naprawdę dzieje. Mamy przestrzeń edukacyjną, nowoczesną, to w ogóle nie przypomina szkoły, bo nie musi. Mamy ławki, ale nie ławki ustawione w rzędy hierarchicznie i tak dalej, tylko są miejsca pracy, kąciki. Można pracować na fotelach, można pracować na stole, gdzie tobie wygodnie. Nauczyciel, zobaczcie, co robi nauczyciel. Pracuje, ale zupełnie w innej roli. Obserwuje, monitoruje. Dziękuję Pani Sabino. Nauczyciel moderuje, obserwuje i tylko wtedy ingeruje w proces, kiedy widzi, że no, uczniowie gdzieś skręcili nie w ten kierunek, utknęli, po prostu nie potrafią. A uczniowie pracują w zespole. Tutaj może widać, nie wiem, jaka jest jakość u Państwa, ale to są właśnie narzędzia myślowe, to są narzędzia TLC. Mając narzędzia, lepiej widzą, lepiej rozumieją i sami mogą, no sami właściwie robią 3/4 lekcji. Rola nauczyciela jest czynne, aktywne obserwowanie, monitorowanie i pozwolenie uczniom odkrywania w ramach bardzo ładnie, mądrze sterowanego procesu. Tak więc to jest ta przyszłość edukacji. W kierunku to powiedzmy ogólnie powinno wszystko iść. To jest możliwe pod jednym warunkiem, że nauczyciel z jednej strony się wycofa, a z drugiej strony najpierw da im narzędzia, w sensie uczniom, tak żeby oni naprawdę potrafili myśleć. Od samego stwierdzenia w poniedziałek macie teraz sami pracować, no to wiadomo, że to się niewiele zmieni. Nikt do tego nie przygotował wcześniej. Czyli przy szkole musi dać im narzędzia. I tu jest zaproszenie już do narzędzi właśnie TLC. Już tłumaczę 2 słowa szybciutko, co to znaczy. To stworzył to pan Eliahu Goldratt z Izraela, który stworzył właśnie taką koncepcję mówiącą o tym, że w każdym procesie, w każdej organizacji są wąskie gardła, które powodują, że proces nie działa dobrze. Nasze zadanie to znaleźć te wąskie gardło, upraszczając, naprawić, rozszerzyć i wtedy skok. O takim dużym skrócie. Jeśli chodzi o edukację, czyli usługi w edukacji, to samo TLC to już istnieje ponad 40 lat, a Fundacja TLC dla Edukacji została założona w 1995 roku. Po 20 latach funkcjonowania w biznesie. Dzisiaj pan Goldberg zawsze mówił, że to było 20 lat, żeby sprawdzić, czy ta teoria działa i czy można właśnie uczyć myślenia w tym momencie wszystkich. No i dlatego stwierdzono, że uczmy myślenia nie tylko prezesów firm, ale właśnie edukacji, uczniów. Także działamy w prawie 30 krajach. W Polsce TLC jest od 2006 roku, czyli mamy już 11 lat. Dobrze, to może na 3 narzędzia TLC. To są tak naprawdę takie diagramy, organizery, schematy. Różnie to można nazwać, generalnie one są przede wszystkim uniwersalne. To znaczy, że można tutaj wsadzić każdą treść i one nadal działają. 2-3 słowa szybciutko o tych 3 narzędziach. Ale jak przemodelować dzieci? No często zgłaszają się. Zgadza się Pani Andoną, ma Pani rację. Czym wcześniej zaczniemy, w sensie od niższego poziomu edukacyjnego, tym wiadomo, że łatwiej. Więc tak naprawdę ja osobiście jako dyrektor TLC w Polsce najbardziej staram się pracować właśnie z przedszkolami i z klasami 1-3, żeby dzieci, póki są jeszcze nieskażone systemem, można je nauczyć właśnie myślenia, dać im narzędzia i w tym momencie one już nie chcą inaczej pracować. Wtedy to idzie do góry. Tak, a czym wyższy poziom, właśnie nie wiem, gimnazjalny, licealny, ponogimnazjalny, tym rzeczywiście dzieci są przyzwyczajone do systemu polskiego. To ja poczekam, co mi pani dzisiaj będzie próbowała wlewać do głowy. Nie wiem, źle się spodziewać, dokładnie. Także tak, jest to, pani sobie no dziękuję, jest to trudny proces, co nie znaczy, że niemożliwe, bo jednak on dla dzieci ma też bardzo dużo korzyści, bo to one zaczynają robić. Zaraz zobaczycie pani na zdjęciu. Tak. Także za chwilę, mam nadzieję, Pani Adoną, zobaczy Pani zdjęcia i
znaczy to ani, że to jest możliwe. Także na pewno nie jest to prosty proces, ale możliwy. To szybciutko mówię narzędzia. Chmurka jest narzędziem do analizy konfliktów, do analizy zrozumienia konfliktów, bo to nie twierdzę, że nie. Dobrze. Tutaj uczymy dzieci zrozumienia konfliktu z dwóch stron. Całość kładziemy nacisku naszej pracy, analizy, koncentracji na analizę potrzeb. Nie analizę, dlaczego ty masz taki konflikt, tylko jakie masz potrzeby niezaspokojone i co możemy zrobić. Tą chmurkę, to narzędzie stosujemy wszystkim w przedmiotach humanistycznych. Historia, same konflikty, tylko uczymy je bardziej tak właśnie wiedzowo, encyklopedycznie, a nie zrozumienia. W tym momencie, jak ludzkość co chwilę powtarza te same błędy. Plus przedmioty humanistyczne, język polski, literatura, analiza bohatera, jego dylematów. Dzieci wchodzą w buty dosłownie bohatera i starają się właśnie go zrozumieć i go generalnie rozumieją. A za zrozumieniem oczywiście pójdzie też zapamiętanie. Plus oczywiście sprawy wychowawcze. W klasie konflikty, konflikty między nauczycielami, wszystkie sprawy wychowawcze, wszystkie konflikty osobiste możemy taką chmurką rozwiązać. Gałązka. Gałązka jest takim narzędziem najbardziej z tych trzech narzędzi uniwersalna, bo ona naprawdę działa na wszystkie przedmioty. Bo to jest narzędzie, które obrazuje związki przyczynowo-skutkowe. Jeśli przyczyna, to taki skutek. Ten skutek się zamienia w kolejną przyczynę do tego. I tak możemy gdzieś tam nieskończoność. Chodzi o to, żeby dzieci zobaczyły związki przyczynowo-skutkowe, żeby przetworzyły tekst linearny, zaraz to pokażę, na bardziej wątki, co tu się wydarzyło. Wszystkie przedmioty ścisłe to są związki przyczynowo-skutkowe, ale historia to są też związki przyczynowo-skutkowe. Język polski, czy to literatura, czy gramatyka, to są związki przyczynowo-skutkowe. Zaraz Państwo zobaczycie kilka przykładów. Także to jest narzędzie najczęściej używane na wszystkich przedmiotach i na wszystkich poziomach edukacyjnych, od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej. I drzewko ambitnego celu jest narzędziem planistycznym. Tutaj dzieci planują swoje cele, w sensie jak je zrealizować, ale tutaj też mogą być cele takie edukacyjne, czyli podniesienie jakiejś jakości, w sensie stopnia, ale też jak zobaczycie za chwilę, panie, możecie, można tu jest dać też treść z języka polskiego, z biologii, obojętnie też dzieci mogą tym narzędziem analizować tą treść, ale zupełnie z innej perspektywy. Ok, przechodzę do przykładów. Jak to robimy? To najpierw pokażę państwu takie zdjęcie, które no dobrze też właśnie pokazuje, o co w ogóle chodzi. Czytają tekst linearny. I coraz więcej, na szczęście, jeśli tak mogę, to mnie bardzo cieszy, że coraz więcej nauczycieli już mówi to wprost. Dzieci takiego tekstu nie rozumieją. Czytają słowo, czytają słowo, czytają słowo, zdania nie rozumieją. Jak nie rozumiem, to przestaję czytać. Jak przestaję czytać, to nie wiem, o co chodzi. Więc naszym celem jest, żeby dzieci przełożyły ten tekst, który dla nich niezrozumiały, właśnie na coś wizualnego. Coś, co jest dostosowanego do ich potrzeb. Ma być wizualne, ma być kinestetyczne, ma się dużo dziać. Dzieci nie przepisują, to bardzo ważny wątek, one nie mają przepisać tekstu, one mają go przełożyć. Tutaj się kłania już kompetencja przetwarzania informacji, wyciągania wniosków, odróżnienia faktów od opinii, odróżnienia istotnych informacji od śmieci. To jest ten moment, kiedy właśnie się buduje gałązkę. Każdy właściwie, jak mamy 25 uczniów, to z tego tekstu będzie 25 różnych gałązek. Jedyną rzeczą, którą sprawdza nauczyciel, jest logiczność tej gałązki, a nie jej prawidłowość, bo tutaj jest interpretacja, to jest myślenie krytyczne. Tutaj nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi. Więc tutaj rola właśnie nauczyciela od razu się zmienia. Nauczyciel sprawdza logiczność, a nie mówi, co jest na szóstka, co jest na dwójkę. Tak, także mamy tekst i mamy gałązkę. W tym momencie przeczytanie gałązki nam zajmie 5-7-10 sekund i od razu widzimy, czy ona jest logiczna, czy ona podaje, czy widać, słychać w niej właśnie konkretne przyczyny w tym przypadku zatonięcia. Czytając tekst, jedno dziecko bardziej zdolne sobie poradzi, mniej zdolne, czy dzisiejsze dzieci właściwie nie mają szans poradzić z takim tekstem. Sprawdzają dzieci w szkołach publicznych, niepublicznych, nie ma znaczenia, tak samo generalnie w zespołach. To są podręczniki zwykłe, my nie mamy podręczników do TIUS. To po prostu jest polecenie nauczyciela inne. Podręcznika, zadanie 15, przełóż najpierw na gałązkę, chmurkę, czy tutaj mamy zdjęcie mapy matematyczne, to są też narzędzia na matematyce. Także przerzucenie tekstu.
miały na... Ja wiem, wiem, że mają. Także dzieci przetwarzają informacje i układają je według własnej logiki. Na początku rola nauczyciela jest duża, że sporo pomaga i takie mapy może tworzyć prawie całe gotowe, tylko trzeba je wypełnić. Z czasem jest coraz mniej nauczyciela, coraz mniej boksów, coraz mniej strzałek, a na końcu, czyli po jakichś 3-4 miesiącach, uczniowie z czystej kartki robią gałązkę, chmurkę, mapę. Tak, jak widzicie Państwo, to jest normalna szkoła, praca zespołowa, jest wyzwanie, rolę nauczyciela, moderatorem, zadawać pytania, tylko lekko prowadzić, a uczniowie sami odkrywają. I zobaczcie na minę tych dzieci, to jest właśnie zaangażowanie, to jest motywacja. To jest dla nich coś innego. Tutaj one mogą się wykazać, one mogą rozmawiać, one mogą się kłócić, one mogą mieć inne zdanie. Jedyna rzecz, którą muszą zrobić, to obronić swoją logikę. Nie ma odpowiedzi nie bo nie. Tylko pokaż mi swoją logikę i wtedy masz rację. Tak? Także mam nadzieję, że Państwo widzicie też różnicę w roli nauczyciela. Ona musi się zmienić. Tak pracując. Gałązka może być też klasówką. Żeby zrobić taką gałązkę, trzeba naprawdę myśleć. Trzeba pokazać tok myślenia, a nie encyklopedyczną zapamiętanie i bycia mistrzem w zapamiętaniu, a nie w myśleniu. Proszę zobaczyć kolejne przykłady przedwiośnia. Dzieje Cezarego Beryki. Kolejny przykład, jeszcze chyba bardziej Państwa zaskoczy. Księga, jedna z ksiąg Pana Tadeusza. To dziecko, czy grupa dzieci, sama przepisuje, tworzy swój percepcję, swoją percepcję, co ja zrozumiałem, co tu się wydarzyło. Gwarantuję Państwu, że oni tą gałązkę, tą księgę zapamiętają do końca życia. Ona jest zbudowana na bazie logicznych związków przyczynowo-skutkowych, a nie oderwanych od siebie bitów, które nie wiadomo jak połączyć. Nasz mózg poszukuje prostoty, nasz mózg poszukuje związków przyczynowo-skutkowych. Dzieci tworzą, dzieci wtedy się zapamiętują. Także tutaj jest wiele różnych przykładów, czy to właśnie z tekstów humanistycznych, czy to z tekstów naukowych, to bardzo, bardzo matematyka, tak? Proste zadanie, w sensie bardziej na dole, jak ta gałązka buduje się od dołu do góry, na dole mamy podane dane, tak jak normalnie w zadaniu, a później właśnie to, co z czego wynika, co się z czym łączy. Rozciągamy to, wizualizujemy. Myślenie wizualne jest już badane, są już pierwsze wyniki badań, właśnie ma przyszłość. Dla tych dzieci myślenie wizualne jest tym, tą metodą, tym sposobem pracy, który powoduje, że one naprawdę rozumieją i osiągają dużo lepsze efekty w nauczaniu. Tutaj przykład fermentacji, czyli chemia. Tak, jest proces chemiczny, jest jego uzasadnienie logiczne, czy na bazie konkretnych praw chemicznych. To wszystko jest zwizualizowane. To wszystko dla dzieci widać, co z czego się dzieje. Tutaj matematyka. Tak, rolę nauczyciela, proszę zobaczyć, są bardzo wizualne. Nauczyciel podchodzi z tej mapy w ciągu dosłownie 5-10 sekund, widzi, gdzie uczeń, czy zrobił jakiś błąd i widać, że jest nielogiczne, czy właściwie po prostu utknął. Wtedy to, co bardzo ważne, wszyscy matematycy mówią, czego nie rozumiecie? Uczeń najczęściej mówi wszystkiego. Tutaj dokładnie potrafi wskazać. Zrobiłem to, nie wiem skąd mi się to wzięło, nie wiem, utknąłem. Okej, to nie wiesz tylko tego. Więc to bardzo przyspiesza tak naprawdę tą komunikację, relację. Nauczyciel ma dużo większe poczucie sprawczości, bo my właśnie używamy takie słowa, że nauczyciel pierwszy raz widzi, po prostu widzi myślenie swoich uczniów. To jest kwestia pochodzenia nauczyciela po klasie i zaczynanie patrzenia do tej ławki, do tej ławki, do tej grupy 50 sekund i wiem, gdzie oni są. Tak, także przejście takie przez minutę i już wiem, czy moi uczniowie wszyscy zrozumieli, czy ktoś się zatrzymał, muszę coś wytłumaczyć. A wtedy najczęściej prosimy, żeby to uczeń uczył uczeń. Następny przykład, także zobaczcie Państwo, dzieci same po pewnym czasie, to nie jest tak, że to są zeszyty, które nauczyciel każe tak zapisywać. Dzieci po prostu dostrzegają no, skuteczność, prostotę. Widzą, jak widzą, to rozumieją. Tak? Także zeszyty pełne gałązek, map matematycznych, to jest dla nich sposób notowania. Tak, tutaj kolejna mapa, gdzie dzieci na matematyce, na przedmiotach ścisłych, to dzieci odkrywają reguły. Nie to, że nauczyciel dzisiaj wam podam regułę, zapiszcie, to dzieci mają trzy przykłady, to jest taka mapa matematyczna i dzieci
przykładów mają być jak Sherlock Holmes, złamać regułę, odkryć tą regułę, odkryć pewien kod. Jeśli bardzo, bardzo lubiłem te mapy, tutaj byłem akurat obserwatorem tej lekcji, pani odsłoniła tą gotową mapę, nie zdążyła zadać pytania, już były 3-4 ręce w górze mówiące, jaka jest reguła. Tak? Także dzieci wchodzą w to doskonale, bo to najczęściej jest wyzwanie, to jest zabawa, to jest coś ciekawego, to jest jakaś zagadka. Także ten element ciekawości się pojawia bardzo często. Proszę zobaczyć na miny tych dzieci, jak one są skoncentrowane. Myślą, widzą, one cały czas są świadome, gdzie są. Obserwacja tej lekcji, bo często jestem czy tu u siebie w szkole, czy właśnie w innych szkołach, jest po prostu niesamowitą przyjemnością. Nie ma narzucania ze strony nauczyciela, no, tylko daje zadania, wyzwania i obserwuje. Tak naprawdę, oczywiście to jest po pewnym czasie, to nie jest po pierwszym tygodniu, to za chwilę powiem, ile to mniej więcej trwa, ale to są efekty w szkołach publicznych, normalnych. Nie trzeba laboratoryjnych warunków. Pracujemy narzędziami już w przedszkolu. To tylko takie zdjęcie, żeby Państwo mieli świadomość, że to nie jest tak, że to jest tylko dla, nie wiem, dorosłych, gimnazjalistów, czy jeszcze powyżej. Pracujemy z dziećmi już od 5 roku życia, a właściwie od 4. Po prostu te informacje kodujemy w formie emotikonów, w formie piktogramów, w formie zdjęć, ale one normalnie budują gałązki, rozwiązują konflikty w chmurce i planują swoje rzeczy w drzewkach. Chmurka, teraz kilka przykładów chmurki, czyli analiza konfliktu. Także tutaj wszystkim właśnie w literaturze. Tak, dzieci czytają, szukają informacji w tekście, którego generalnie nie rozumieją, ale kiedy im się da zadanie znaleźć konflikt na przykład, to one już zupełnie inaczej czytają. Też takie badania są, które właśnie pokazują, że ta młodzież, te dzieci muszą mieć jasno określony cel, czego ma szukać w tekście, czytając. Kiedy im mówimy przeczytajcie, a później podyskutujemy, to jest dla nich kompletnie niezrozumiałe i w tym momencie nie ma motywacji. Tutaj muszą przetworzyć informacje, żeby wypełnić chmurkę. Ale to jest pytanie, pokazuje przykład, że chmurka nie jest tylko do przedmiotów humanistycznych. Plony versus grzyby. Nie chodzi o to, żeby rozwiązać ten konflikt. Chmurka jest narzędziem do zrozumienia konfliktu. Gwarantuję tutaj Państwu, że żeby zrobić taką pełną chmurkę, to dzieci muszą się tutaj też naprawdę natrudzić. Naprawdę muszą dużo myśleć. Bo może to zabrzmi trywialnie i banalnie, ale w naszym przypadku, czy w ogóle w myśleniu krytycznym, kluczem jest, że to dzieci mają myśleć. To dzieci mają wyjść ze szkoły tyrane, zmęczone. A nauczyciel ma patrzeć, obserwować i naprawdę być tylko inspiratorem i moderatorem, ale nie, że to nauczyciel ma teraz zrobić chmurkę. Nie, nauczyciel mówi, zróbcie mi chmurkę z glonów versus grzyby, ja poczekam. I siedzą 45 minut i myślą, i się kłócą, i dyskutują, i się nie zgadzają. I o to nam chodzi. Teraz pokażę zdjęcie marzenia pani, bo napiszę, co się dzieje, pani Aldo. Możecie zacząć też od takich przykładów, w stylu właśnie iść na wagary, czy nie iść na wagary. Tylko, że znów nie dorosły rozwiązuje ten konflikt, to dziecko rozwiązuje, czy grupa rozwiązuje ten konflikt. To oni szukają swoich potrzeb, oni szukają swoich założeń. I oni sobie z tym problemem sami radzą. Proszę zobaczyć, to jest właśnie lekcja polskiego. Jako taka szybka dygresja na temat tego zdjęcia, czy bardziej tych dzieci, to była też obserwowałem lekcję 45 minut, lekcja języka polskiego, analiza lektury, przygody Mikołajka. Myślę, że Państwo kojarzycie. Pani nauczycielka pracowała marzenie odwrócenia. Dokładnie. Ale tutaj właśnie przykład pani Aldono właśnie z prawdziwej lekcji ze szkoły publicznej. Pani pracowała nauczycielka przez 3 minuty, w sensie tak oficjalnie pracowała, oczywiście pracowała przez 5 minut. Przyszła i powiedziała, dzieci, czytam wam jedno opowiadanie z Mikołajka, posłuchajcie go i zaraz wam powiem, co trzeba zrobić. Przeczytała to opowiadanie, to trwało 2-3 minuty i powiedziała, jesteście już podzieleni w zespoły, każdy zespół z tego opowiadania, które wam przeczytałam, sobie wybiera jeden konflikt, robi jego pełną analizę, czyli żądania, potrzeby, założenia, szukanie rozwiązania. I prezentujecie swoje chmurki, swoje konflikty. 5 zespołów, praca 45 minut, dzieciaki obuzowało ich z igłów i zobaczcie, już jest moment prezentacji i jeszcze się kłócą nad potrzebami, jeszcze się nie zgadzają w zespole, czy to rozwiązanie rzeczywiście jest najlepszym rozwiązaniem. Nauczycielka tylko chodziła i tak jak ja obserwowała i tylko zostaje patrzeć z radością, jak dzieci same się uczą.
Historia oczywiście, Dmowski versus Piłsudski, też trzeba z tekstu źródłowego naprawdę czytać z zrozumieniem między wierszami, poszukiwać brakujących informacji. Bardzo dużo trzeba się natrudzić. I ostatnie narzędzie, drzewko ambitnego celu, to jest właśnie takie narzędzie planistyczne. Tu może bardziej na takim przykładzie pokażę szkolnym, gdzie to uczniowie sami zdecydowali, że chcą mieć średnią 4,75 na koniec przyszłego roku. To uczniowie sami definiują swoje przeszkody. I tutaj bardzo często się pojawia właśnie element: nie chce mi się, nie lubię nauczyciela, nie lubię tego przedmiotu, nie robię notatek. I to jeśli my im damy autonomię, przestrzeń, żeby one to powiedziały głośno, nie zostały skrytykowane, ocenione, ukarane, to dzieci same znajdują działania, rozwiązania tych problemów. I same są później za to odpowiedzialne. Mam już naprawdę dziesiątki historii z całej Polski. Jak uczniowie zaplanowali coś, co wszyscy dorośli się pukali w głowę, to jest niemożliwe, ale właśnie pozostawieni na szczęście, okej, okay, wasza sprawa, to dzieci to robią. Tak? Znaczy, oczywiście rola dorosłych jest pomagać dzieciom, tak? Czyli takie drzewko można umieścić na ścianie, żeby one było widoczne i też zostaje odkreślać, co zostało zrobione. To może być też drzewko właśnie indywidualne, że ja osiągam ocenę celującą z języka polskiego. I znów, jakie ja mam przeszkody, jak się sobie z nim poradzę. Ja tak samo dokładnie patrzę na tutoringu z moimi gimnazjalistami. Mam trzech uczniów z klasy drugiej i z pierwszej. I dokładnie teraz na początku drugiego semestru każdy z uczniów ze mną, znaczy ja tylko jako moderator, każdy zrobił sobie swoje drzewko, jak chce, z jakich przedmiotów i o ile chce poprawić swoje oceny na koniec roku. I oni są za to odpowiedzialni. Tak, ale tutaj też można, jak powiedziałem, to drzewko stosować do tekstów literackich, bo dzieci właśnie mając pewną treść, mogą też pracować drzewkiem. Wtedy inne rzeczy się pojawią, inne niuanse. Znów będzie trzeba tutaj dobrze czytać, czytać zrozumienie, tworzyć logiczne powiązania i też często dawać informacje spoza tekstu, dodawać coś, co powiedzmy wiem już dzisiaj w XXI wieku. To też dzieci uczy łączenia starej wiedzy z nową. Ale zobaczcie, tutaj też drzewkiem można zrobić chociażby biologię, klasa licealna. Jak przekazać impuls elektryczny do neuronu postsynaptycznego. Nie wiem, ale dzieci wiedzą, bo zrobiły piękne przeszkody, zrobiły rozwiązania. Ogromna wiedza, a bardziej ogromna umiejętność myślenia w tej wiedzy, co z czym się łączy. O to nam dokładnie chodzi. Dobrze, myślę, że dojechałem do końca, i więc pewne kilka slajdów tylko podsumowania. Na czym polega różnica? Tak naprawdę uczniowie, jeszcze raz uczniowie. Uczniowie wszystko robią. No, muszą mi Państwo na tym etapie, no nie muszą, ale na tym etapie po prostu zaufać, że uczniowie to sami robią. Czym mniej nauczyciela, tym więcej ucznia, tym więcej może się wykazać. A przez to, że nie ma tutaj już elementu, to właśnie gałązka jest na szóstkę. Gałązka jest najlepsza taka, jaka jest najbliżej gałązki, którą zrobił nauczyciel. Tutaj tego w ogóle nie ma, bo nauczyciel właśnie nie może przyjść z gałązką gotową na swoją lekcję. Jeśli tak zrobi, to tutaj no nie mamy możliwości dyskutowania, ale wszyscy zawsze mówią, dają tą samą dobrą odpowiedź, że jeśli nauczyciel zrobi swoją gałązkę, to będzie tak moderował procesem, żeby wszyscy zrobili jego gałązkę. Więc tak naprawdę nauczyciel ma przyjść tylko z pomysłem. Dziś im dam taki tekst. Mniej więcej będę chciała, żeby doszli do tego etapu, czy do takich wniosków, ale że tak pójdzie, czym to się zakończy, tego nie wie nikt. I teraz na początku nauczycieli, wiem, bo wszyscy się przyznają, jest to element po prostu wyjścia ze strefy komfortu. Nauczyciel przestaje kontrolować klasę, przestaje kontrolować, co się dzieje przez te 10 minut. Ale w praktyce wszyscy mówią, że jak się już przejdzie przez tą granicę, to jest element odkrywania z dziećmi niesamowitych rzeczy. Lekcja staje się przygodą. Ja tak naprawdę wchodzę na lekcję i się cieszę, że ja nie wiem, co dzisiaj wyjdzie, co się pojawi, gdzie dzieci pójdą z fajnymi, niesamowitymi historiami. Także zmienia się w tym momencie no, postawa, rola nauczyciela. Jest to element właśnie tego odkrywania. Dwa słowa od TOC, czyli co mogę Państwu zaoferować, co jest dostępne jakby na rynku, jeśli chodzi o nasze narzędzie. Tak jak powiedziałem, są te pakiety dla przedszkoli i dla klas 1-3, tak? Czy to jest przedszkole, czy
klasy 1-3 to pracują na, znaczy jest kuferek tajemnic, to jest pakiet dla przedszkola i dla klasy pierwszej, a później tylko dla klasy drugiej i trzeciej jest kuferek matematyczny. Uczymy logicznego myślenia na matematyce, stosując narzędzia TIEUS. Później w klasach 4-6 no wchodzą właśnie te trzy narzędzia, które Państwo widzieliście. No i są też te mapy matematyczne, one się przewijały w niektórych zdjęciach. To jest takie narzędzia wyspecjalizowane do pracy na matematyce. Są możliwe szkolenie na żywo, albo tak jak teraz, dokładnie kurs online, tylko bardziej on jest na Moodle. Po prostu ja mam stworzony kurs online do właśnie narzędzi TLC, map matematycznych. Materiały są 24 na 7 dostępne. Państwo oglądacie tego rodzaju filmiki, prezentacje, gdzie ja pokazuję slajdy, ale też jest moja głowa i ja tłumaczę proces bardzo dokładnie. I Państwo, tak naprawdę uczestnicy tego kursu online, robią zadania po każdym spotkaniu. Gałązki, chmurki, drzewka. Wysyłacie to do mnie, ja wam zawsze to sprawdzam, daję informację zwrotną, co jest logiczne, co jest nielogiczne. Ja nie oceniam, tylko wskazuję na ewentualnie właśnie te słabości logiczne. Państwo robicie drugi, trzeci raz i tak przechodzicie przez 10 spotkań. Ja wtedy daję gwarancję, że 99% uczestników po takim kursie naprawdę będzie potrafiło stosować narzędzia u siebie w klasie. Kurs trwa około 3-4 miesięcy, to zależy od determinacji nauczyciela. Myślę, że można go zrobić nawet 2-3 tygodnie, ale są też nauczyciele, którzy robią pół roku i nie mogą skończyć. Także to zależy od determinacji. Jeśli chodzi o uczniów, to może się następnego tutaj. Jeśli chodzi o uczniów, bo tutaj pewno by powstało pytanie, ile to trwa, żeby wdrożyć w klasie. Odpowiedź jest taka, że zależy to od nauczyciela, od jego pewnej determinacji, że chce zainwestować ten czas, żeby te dzieci to po prostu wyszkolić. I fajnie jest, kiedy na przykład Państwo jesteście z jednej szkoły, czy że w tej szkole, nie wiem, 5, 10, 15 czy więcej, tym nie ma co powiedzieć lepiej, nauczyciel stosuje TLC, na przykład się umawiacie, nie wiem, od 1 września 5-10 osób naprawdę wchodzi w TLC. To wtedy spowoduje, że dzieci na każdym przedmiocie będą mieć narzędzia TLC. Więc w takich warunkach dobrych to trzeba około liczyć miesiąca do półtorej, żeby dzieci weszły w proces. Co to znaczy weszły w proces? Efekt będzie taki, że jak Państwo przychodzicie na lekcję i właśnie jest ten tekst, chociażby z tego Mikołajka, czy z biologii, z geografii, obojętnie, mówicie tekst, macie tutaj tekst źródłowy, proszę zrobić mi gałązkę. Wtedy to zajmie, jeśli dzieci już właśnie opanują proces, to będzie to zajmowało 10-15 minut, nie więcej. Tu Wam daję gwarancję, też to przetrenowane już na dziesiątkach czy setkach nauczycieli, którzy rzeczywiście są zdeterminowani w tej inwestycji, mówią, że to trwa około właśnie 6 tygodni i później to hasło gałązka. Mają Państwo zrobioną gałązkę i wtedy macie jeszcze 30 minut, żeby bawić się w myślenie krytyczne, tworzenie nowych hipotez, a co by było gdyby. Tak, szukanie nowych rozwiązań zupełnie spoza tekstu, myślenie krytyczne na tym najwyższym poziomie, ale ono jest niemożliwe, jeśli nie ma tej bazy, zrozumienia, o co w ogóle chodzi w tym tekście. Więc pracując z narzędziami TLC robicie szybciej materiał i robicie go efektywniej, bo to dzieci właściwie robią, a nie wy. Uprzedzam tutaj pytania, które na pewno się oczywiście się zdarzają, czyli okej, jakie są ceny szkoleń. Jeśli jest szkolenie na żywo, to oczywiście ono jest droższe i no nie ma co ukrywać, ono też jest coraz trudniejsze w dzisiejszych czasach zorganizować grupę 15-20 osób, żeby przez 3-4 dni całkowicie pracowały. Jeśli jest taka determinacja, to jest koszt około 450 zł za osobę. Ja jednak najbardziej Państwu polecam szkolenie online. Ono jest tańsze na osobę dość znacznie i przede wszystkim daje Państwu możliwość pracowania we własnym czasie, we własnych godzinach, porach dnia. I przede wszystkim ja pracuję z każdym z Państwa indywidualnie. Jak jest grupa na żywo, to też się pracuje tak zespołami. Wtedy ja widzę, no gałązka w zespole tam piątym jest zrobiona dobrze. Gałązka w zespole drugim nie jest dobrze, ale ja nie wiem, kto to rzeczywiście zrobił. Pracując online, pracujecie Państwo ze mną indywidualnie, więc uczycie się, macie feedback ode mnie bezpośredni do siebie. Mapy matematyczne, one są trochę tańsze, bo one są też materiał trochę mniejszy, bo ma to naprawdę bardzo, bardzo proste. Uczy przyswajania. Zostawię tutaj Państwa
ewentualnie, żebyście sobie poczytali. To są opinie po kursie online, ale to może to sobie dlaczego przeskanujecie, a teraz moment, czy są jakieś pytania do mnie. Bo to tak naprawdę moja część już jest skończona. Zostawiłem Państwu w Big Picture, czyli od edukacji bruskiej przez myślenie krytyczne i jak to wdrożyć, czyli narzędzia TUC. To jest tyle, co na tym webinarium godzinnym, powiedzmy 70 minut mamy, jest do pokazania. Czy mają Państwo do mnie jakieś pytania odnośnie czegokolwiek? Jestem w tym momencie, żeby zadać jakieś pytania. Pytania, a ja się nie w tej chwili. W jaki sposób? Łapałam, super. Dziękuję Pani Aldo. No, Pani Sabino. To tak. Bo Państwo dzisiaj jesteście tak, że to jest większość z jednej szkoły. Także te osoby, które są z jednej szkoły, przekażcie Państwo, ja Wam wyślę linka do obejrzenia filmu. I tutaj pytanie, jak możecie zacząć? To ja bym powiedział w ten sposób. Jak już osoby sobie obejrzą webinarium, materiał, sami sobie podyskutujecie. Gdzie można do tego procesu przeszkolenia zrobić? To za chwilę, Pani Kasiu. To wtedy tak naprawdę Wasza decyzja, czy chcecie szkolenie na żywo, czy szkolenie online. Jeśli szkolenie na żywo, no to trzeba nam ustawić termin, zebrać się w tą grupę. Broń Boże, nigdy nie proszę, nie zachęcam, żeby to była cała Rada Pedagogiczna. To jest po prostu niemożliwe. To jest stracony czas dla wszystkich. Z całej Rady Pedagogicznej fajnie, jakby się zebrało 10-15 osób, które chce. Żebyśmy pracowali tylko z osobami, które naprawdę chcą. I w tym momencie 3-4 dni ustalamy. Najlepiej to się pracuje 2 plus 2. Czyli 2 dni szkoleniowe, przerwa 2-3 tygodnie, gdzie zadaję zadanie domowe, jest moment na odsapnięcie i znowu 2 dni. Czyli taki układ 2 plus 2. Albo Wasza decyzja, że wchodzicie w kurs online i w tym momencie kontakt ze mną, zdanie mi listy osób 5, 10, 15, które chcą przejść kurs online, wysyłam informacje, kontaktuję się z dyrekcją, i zaczynacie Państwo właściwie od razu. Tak naprawdę jest bardzo proste. Pytanie od Pani Kasi, gdzie szukać informacji o pracy z przedszkolakami z obcych. Pani Kasiu, generalnie wszystko, co jest związane z przedszkolakami, to strona kuferek tajemnic, pisane razem, kuferektajemnic.pl. Ale od razu powiem, że my pracujemy tylko i wyłącznie jakby na języku polskim, znaczy stosując język polski, czyli nie uczymy w tym kuferku języka obcego. My tym kuferkiem uczymy właśnie dzieci tych trzech procesów, gałązki, dmuchy, drzewka. I robimy to po prostu no, po polsku. Mamy opowiadania, scenariusze dla nauczycieli, pomoc dydaktyczna, wszystko jest po polsku. Także to nie jest pakiet do uczenia języka obcego. Nie wiem, czy tutaj odpowiedziałem na Pani pytanie. Także ja może tutaj właśnie też przejdę do... tu są adresy. Ok, ale chodzi o metodę pracy. Tak, także tak. Tu jest mail do mnie, to osoby, które jeszcze nie chciały. Tu jest strona główna TOC, gdzie pokazuje różnego rodzaju właśnie zastosowania, szkolenia, warsztaty. Tutaj znajdziecie Państwo wiele właśnie zakładek, opisy, wszystkie narzędzia i dużo przykładów. To jest właśnie strona kuferek tajemnic, która jest po tych dwóch pakietach dla przedszkoli i dla szkoły podstawowej. Kolejna strona to jest mój osobisty blog, w którym ja piszę o relacjach, relacjach damsko-męskich. O zaspokojeniu swoich potrzeb, znaczy do tego zachęcam, o dbanie właśnie o swoje potrzeby. I analizuję wszystko, co związane z relacjami, gałązką i chmurką. Niedługo będę pisał też kolejne drzewka. Także zachęcam, jeśli ktoś by chciał się dokształcić, wyedukować w kontekście własnego ja w relacjach i bycia szczęśliwym, to tutaj właśnie znajdą Państwo dużo, myślę, że ciekawych postów. A tu jest strona naszej szkoły, Gdańska, gdzie właśnie w całej szkole, na wszystkich przedmiotach tak pracujemy. Można nas przyjechać, zobaczyć szkołę, odwiedzić, tak żeby zobaczyć lekcje, bo to nie chodzi tylko o TOC. My tak naprawdę no, wiele rzeczy robimy tam inaczej. Przez to, że jesteśmy w takim centrum biznesowym wśród startupów, no tak, bo to zdjęcie było widać z naszej szkoły, no, to jest troszkę inna szkoła. Także zapraszam, jakby ktoś chciał. Przejazdem był, czy specjalnie do Gdańska, to szkoła jest otwarta, można przyjść i popatrzeć, poglądać. Jakie
Czy może jakieś pytania, wątpliwości jeszcze? Dawałem jako. Będę się zastanawiał. Dobrze, dobrze, pani Sabino. Zapraszam oczywiście. O to chodziło, także cieszę się, że pani też chyba załapała bakcyla. A tutaj i tu. Okay. Także tutaj zostawiam państwu. Po prostu państwo tutaj z tej jednej szkoły. Po prostu obejrzyjcie sobie materiał, te osoby, które nie widziały, przegadajcie z dyrekcją, przegadajcie w radzie. I moja taka ogromna prośba i taka, no, rekomendacja oparta na doświadczeniu, tylko ci, którzy chcą. Którzy po prostu mają chociaż odrobinę wątpliwości, to poczekajcie. Najpierw niech zaczną ci, którzy są przekonani, są najczęściej takimi liderami, którzy lubią nowości. Niech oni w to wejdą, niech oni zaczną ćwiczyć i wtedy będzie można do nich podejść, do koleżanki z obok klasy, jak ona to robi, przekonać się, że to działa, że dzieciaki rzeczywiście zaczynają pracować inaczej i najwyżej się zapisać na drugą czy trzecią turę. Po prostu nie ma sensu, żebyście państwo w szkole na przykład ci, którzy chcą, przekonywali tych, którzy średnio chcą. Szkoda, szkoda czasu i materiału. Skoncentrujcie się na tych, którzy po prostu chcą. To taka moja sugestia i rekomendacja. Wszyscy będą szczęśliwi. Dobrze, to jeśli nie ma pytań, to ja będę kończył. W tym momencie już wyłączam nasze nagrywanie.